Akcja Tak Pomagam jest organizowana już po raz 23. Wolontariusze Caritas Diecezji Radomskiej rozdają w sklepach ulotki i zachęcają do wrzucania produktów z długim terminem przydatności do specjalnie przygotowanych koszy. Zbiórki prowadzone są w naszej całej diecezji, w sklepach większych tych hipermarketach, jak również w sklepach lokalnych tych poza Radomiem. Tak naprawdę do akcji dołączyć się może każdy, kto robi zakupy i kto zechce wesprzeć osoby potrzebujące. Najbardziej potrzebne są produkty z długim terminem ważności, czyli na przykład makaron, kasza, ryż, olej czy słodycze. W zbiórkę włączają się wolontariusze Caritas z całej diecezji. Od kilku lat działa w naszej szkole szkolne koło Caritas i we wszystkie akcje organizowane przez Caritas włączamy się, dlatego też jesteśmy dzisiaj na akcji Tak Pomagam, na zbiórce żywności. Dzieci bardzo mają dużo radości, zawsze są nagradzane. Bardzo lubią pomagać. Wolontariuszy można spotkać w wybranych sklepach sieciowych i lokalnych. Wszyscy mają charakterystyczne czerwone koszulki lub narzutki. Zebrane produkty zostaną zapakowane i jeszcze przed świętami trafią do osób potrzebujących.